No prosiłam Merlina 2 lata temu. Weź mi w łazience zasłoń okno. Przecież w łazience jest jasno. Za oknem ciemna noc, ja teraz ja nie wiem. A może ktoś tam krzesełka rozstawił, bilety sprzedał, teraz siedzą się lampią? No przecież tak się wiewiórka nie śmieje. No lampią się lampią, no prosta rzecz. Zasłonić okno, nie wiem, roleta, plisa, żaluzja, cokolwiek. Ale to trzeba chcieć. Co sama nie zrobię, to dalej przed całym światem tyłkiem będę świecić. O, jeszcze w skarpetach jestem. Aj, to od razu przebiorę. Ja ci dam ty. Żeby baba babie No przecież ja się czułem gra w filmie pornograficznym. Znaczy, może i ja bym chciała. Ale wolałabym o tym wiedzieć. Boże, no, dobra, daj skaratę. Adia! No lampią się lampią. No. Żeby we własnym domu nie można było normalnie wejść do wanny, no. O. Może by tego karpia na Wigilię nie zabijać? Do wody mnie! I tam leżysz, a jest. Jeszcze tylko klimatyczne światełko. Oh yeah. I zmarszczek nie widać. Nareszcie. Bożena zaczyna relaks. Bożenka. Bożenia. 10 sekund. Ale na odpoczywałam. Bożenka, bo ja ci tych rolet jeszcze nie zdążyłem w oknie zamontować. No. A to może już jutro. No w końcu. Pomyślę, kiedy to zrobić. Ale Mary, no co się zasłaniasz? No przecież, no ile lat jesteśmy po ślubie? Przecież kochanie, no. Możesz patrzeć. No wiem, ale nie muszę, prawda? Coś jeszcze mam relaks. Nic. Ja wiem, że dla ciebie dziwne, ale kobiety czasem potrzebują chwili relaksu, chwili dla siebie. Dobrze, po prostu pójdę z psem na spacer. Merlin, Rex zdechł 3 lata temu. O, masz. Tak nagle? Ale to dobrze, że mówisz, bo jutro miałem mu w końcu tę budę zbić. Do widzenia! Wziął mnie, zdenerwował, no. Kto tu na mnie czeka? Najnowszy harlekin w imadle miłości. Ciekawe, kto to jest ten imadle. William i Scarlett byli szczęśliwym małżeństwem. Ale się zaczęło. Rozumieli się bez słów. Kiedy Scarlett zażywała kąpieli, William nigdy jej nie przeszkadzał. Ojejko, Bożenka, ty płaczesz. Może trzeba się częściej kąpać. Długo tak będziesz siedziała jeszcze? Dopiero co weszłam. A, no bo ja głodny jestem. No i? Co? No ręczniczek. Głodny jestem. Oto Bozia rączek nie dała? No to ręce mam se zjeść. Parówki se ugotuj. Jak se ugotuj? Tak samemu? Ludzie gotują parówki. Żartujesz? Merlin, bierzesz garnek, wlewasz wodę, wrzucasz parówkę, gotujesz 5 minut i gotowe. No to łatwe. No. A ty myślisz, że skąd się biorą gotowane parówki? Z hot dogów. Wyciągałem, naprawdę. Na stacji jechałem, ale jaja. I wątek w imadle zgubiłam, no. Scarlett! Zawołał William. Tak, William! Odpowiedziałem na jego zaczepkę Scarlett. To dla ciebie, Scarlett. Znowu diament? Oszalałeś? Ale ma głupi głos. Ale z jakiej to okazji? Czyżbym o czymś zapomniała?
Nie, Scarlett, po prostu jest wtorek, a we wtorek też cię kocham. O, on jest cudowny. O, William, całuj mnie. Miłości daj mi znak. Całuj mnie. Czego chcesz, biały ryju? Bożena, mam problem. Parówka mi się w garnek nie mieści. Nie no, do mnie gada jak nic, no. Cześć, bo gdzieś chyba na chwileczkę odleciałam i niepotrzebnie kurna wróciłam. Zbierzmy fakty zusammen together. Że ty przerywasz mi relaks, bo chcesz mi powiedzieć, że parówka. No parówka. Ci się... No mi się. Nie mieści. Nie mieści ci się. Ja właśnie tak myślałem, że ty nie uwierzysz, dlatego przyniosłem. Znaczy nie to, że od razu przybiegłem, bo wiem, że masz relaks, ale robiłem wszystko według twojego przepisu i nagle o, taka sytuacja. Mówię sobie, myśl Merlin, myśl, przecież ludzie w kuchni są kreatywni, nie? I tak wymyśliłem, że tak ją wcisnę na siłę, tak wciskałem, to ona mi tu wylazła. Mówię, no zawsze jestem krok do przodu, nie? Ale zrobiłem tak i jestem w punkcie wyjścia. To drugi mój pomysł był taki, że tak ją wygnę w taką podkowę, na siłę wcisnę, to ona mi o tak została. I teraz, słuchaj, nie ma takiego poziomu wody, żeby to wszystko nakryć wrzątkiem, namoczyć. A jak nalewałem wody dotąd, to mi się wcześniej rozlewała. No i teraz w momencie takim, jak wody jest dotąd, to tylko końcóweczki paróweczki są pod wrzątkiem, prawda, zakopane tam. A wyczytałem w internecie, że taka parówka, ona nie przewodzi ciepła. Także nawet jak tutaj te jony dodatnie idą z jednej, z drugiej, one dojdą no maksymalnie dotąd, no ale hola hola, tu się nie ugotuje i będzie surowa, to przecież głupi nie jestem. I kolejny pomysł miałem taki, że zagotuję z tym poziomem wody, odetnę to, co pod wodą zjem, później zrobię mniejszą podkowę, zagotuję, odetnę, zjem, no ale to godzinę będę jadł parówkę, nie? To też nie o to nam chodzi, nie? No i już nawet wpisywałem w Google wygięta parówka, to... Nawet nie pytaj, co wyskoczyło. Z 50 filmów żaden kulinarny. Chociaż jeden był w kuchni. No, Bożenka, jejku. Ty wiesz, co ludzie z durszlakiem robią? No później ci pokażę, bo zapauzowałem dla ciebie. W każdym razie zostałem z czymś takim, nie wiem, do czego to będzie. No i tak, co prawda może i mamy nowy koszyczek na Wielkanoc, ale... Bez jaj, prawda? Bo nie wrzuciłem tam do środka i teraz... I znaczy się... O, no. No i teraz... Znaczy się... Moje pytanie brzmi... Czy są na to jakieś kuchenne triki? Czy ktoś się kiedyś spotkał z taką sytuacją? Nie, to zabić to za mało, to jest... Mary, no. Przekrój na pół. No tak. No tak. A ja podkowę wyginam. No na pół. No, jaki ty głupi jest. No tak. No pół. Na pół. Jednak tak doświadczenie tak. W kuchni to podstawa tak jest. Dzięki Bożenka. Tak jest. A ja. Tak jest. A co? Tak jest. A ja. Tak jest. Mary. Tak? Spieprzaj. Tak jest. Tak jest. I na pół. I na pół. Tak jest. To co, pójdziesz mi to zrobić? No nie, no wiem, no tak. Dobra, pierdolety, dawać mi tu akcję. William zdjął spodnie. I w blasku księżyca Scarlett zobaczyła jego nabrzmiałe kalesony? To jest akcja?
Dobra, Bożenka, może ja nie jestem najlepszym kucharzem, ale nie muszę być we wszystkim dobry. Co się dzieje? Już kończą ci się możliwości. Wiem. Przekroiłeś na pół. Tak. Parówka się mieści. Tak. To jaki jest problem? Teraz mi woda z garnka ucieka. Matko, kocha. Coś ty przekroił. Ja ci dziękuję bardzo za takie pomysły. Co ja teraz se w tym ugotuję, co? Jajka se w tym ugotuję, o... Dlaczego ty nie możesz być jak William? Kto? William. Najcudowniejszy mężczyzna na świecie. Człowiek bez skazy. Posłuchaj. William codziennie witał Scarlett bukietem kwiatów. Szczęściara. Widzisz? Jaki cudowny mężczyzna, dżentelmen. A ty? A co ja? Przecież też ci kwiaty ostatnio przywiozłem. Kiedy? No z trasy, w trasie w Afryce byłem. Pamiętasz, przywiozłem ci takie kwiaty stamtąd. No, no takie, no co ci przywiozłem taką tą, afrykańską tą, opuncję. Ty mi opryszczkę przywiozłeś. Opryszczkę! No ale też pięknie zakwitła. Weź! Gdzie ja skończyłam? Dawał jej kwiaty, żeby nic nie podejrzewała. Ale za każdym razem, kiedy Scarlett wchodziła do wanny, on wymykał się do młodej, rudej sąsiadki Moniki, by zaspokoić swe żądze. Jak on mógł to zrobić, Scarlett? A mogli żyć długo i szczęśliwie, gdyby tylko Scarlett potrafiła przygotować jego ulubione danie. Ostrygi. Ostrygi. William, jak mogłeś, ty dziwkarzu? Jednak wszyscy faceci są tacy sami. Bożena! Na górze obora, a w niej dwie krówki. Leć do kuchni, zrób mi te parówki. Merlin? Ty się dobrze czujesz? Jestem jak William. Jak kto? Jak ten twój William. Masz nie być jak ten William! No to wcześniej bądź jak William, teraz nie bądź jak William. Bo to się zmieni. No Bożenka, ja naprawdę jestem głodny. Bożenko, proszę cię. Bożenia, to nie są ćwiczenia. Bożenko, ja już tracę siły. Bożenko. Hasta la vista, baby. Bożenka. Żrybia. Bożenko, miej serce. Co? Reksa też tak załatwiłaś? Reks tak nie ujadał. To ja wychodzę z domu, idę coś zjeść. A pewnie, idź sobie, w końcu będzie chwila spokoju. I pewnie, pójdę sobie do tej nowej sąsiadki, bo widziałem, że grilla robi. Reks, wróć! Siadł, mamy tu? Jakiej sąsiadki? No taka tu się wprowadziła, taka młoda, ruda, ładna. Monika. No i nadpoczywałam. Wychodzę. Dziękuję ci za cudowny relaks. Wychodzę ratować małżeństwo. Trzymaj mi ten cholerny szlafrok, żeby normalnie z wanny nie można było wyjść. Prosiłam cię, prosiłam 2 lata temu. Weź mi w łazience, zamontuj rolety. To ci jutro miałem zamontować. Jutro? Jutro z tego, co sobie przypominam, to miałeś psu budę zbić. No, ale mi się termin zwolnił. Weź mnie, nerwuj mnie. No. O! Co? Już karpia utłukłaś. Od razu wyfiletowany. A teraz pójdziesz sobie do salonu, wygodnie siądziesz w fotelu, a ja w tym czasie przygotuję ci przepyszną kolację. Co chcesz na kolację? Parówki. Albo wiesz co? No? Ostrygi. Ty dziwkarzu!